Siema wdowie, witam was na moim kanale w kolejnym odcinku z krótkich horrorków. A dzisiaj zagramy sobie w SCP-087, czyli nieskończoną klatkę schodową. I prawdopodobnie gra będzie jakaś taka, że tak powiem, pikselowata, ponieważ jest to zrobione, jak czytałem w opisie tej gry, na jakby wzór PS1, czyli będzie grafika z PlayStation 1, że tak to powiem, więc zostawcie suba oraz łapkę w górę, a już nie przedłużam, zaczynamy play. I tak oto znaleźliśmy się w miejscu. Mam tutaj jakieś drzwi. Nie mogę nimi wyjść niestety, więc jedyne co mi zostało to schodzić na dół. Mogę sprintować? Oczywiście, że nie. Tak jak to ostatnio z Big Smoke'em. Szliśmy ostatnio po klatce schodowej, czyli po SCP-087, tak jak macie tu na ekranie. Okej, czyli musimy schodzić po prostu. Zobaczymy, co nas czeka na dole. A kto nie widział oczywiście odcinka, gdzie z Big Smoke'em schodziliśmy po klatce schodowej w SCP-087, zapraszam koniecznie na kanał. Bo prawdopodobnie, gdy ja wrzucę ten odcinek, to tamten właśnie już będzie. Więc dobra, schodzimy na dół. Zobaczymy, jak długo można tam schodzić. Mogę coś kliknąć jakby? Myszką? Nie wiem. Jestem ciekawy też, co mnie czeka na dole tej klatki, jakby. Serce mi bije coraz bardziej. Albo i nie, bo przestało właśnie. Chodźmy dalej po prostu. Ale właśnie, jak graliśmy z Big Smoke'em, to działało w taki sposób, że na przykład poszedłem do góry i w sensie ta klatka schodowa działa w taki sposób, że mnie prawdopodobnie tepa cały czas w to samo miejsce, więc nieważne ile bym schodził w dół, i tak nigdzie nie dojdę. Jak mi się wydaje, że to tak działa. Że to mnie tepa cały czas jakby wyżej i tak co chwila w dół schodzę i tak dalej. Więc, że tak powiem, ciekawe. Ale teraz schodźmy w dół. Słyszałem jakieś oddechy. Ej, słyszę coraz bardziej więcej oddechów. Boję się, że za chwilę jakiegoś głośnego jumpscare'a dostanę. Oh no. Czy tam nikogo nie ma? Halo? Halo? Dobra, YOLO widzowie, YOLO. Lecimy w dół. YOLO, na dół. Ale te dźwięki są takie realistyczne. Ja serio się boję, że za chwilę jumpscare'a dostanę, ale trudno. O tam. Lecimy. Prawdopodobnie nigdy nie dotrzemy do tych dźwięków. Będę taki jakiś czas jeszcze w dół. I jak nic się nie stanie, to pójdę w górę i zobaczymy, czy coś się stanie, ale jak widzę, na razie dużo się dzieje, gdy schodzę w dół. Okej. Jestem tylko ciekaw, a mogę skakać? Nie mogę, a mogę kucać? Coś pod C? Coś tam, Ctrl Z, X? Chyba nie. Więc musimy schodzić na dół. Jeszcze niżej i jeszcze niżej. Tego nie widziałem na żadnym innym piętrze. Jest to jakaś dziura w ścianie. Okej. Uwaga. Boję się, że będzie jumpscare. A jednak nie. Mogę jeszcze raz tam spojrzeć. Okej.
Słyszałem coś po prawej stronie słuchawki. W prawej słuchawce coś słyszałem. I czy to jest właśnie ten etap, że mamy zawrócić na górę? Szczerze nie rozumiem. Ale mi się wydaje, że można by tak zrobić. Kawałek sufitu na mnie spadło. Halo? Kto tam jest na górze? A może ja tam wrócę? No. Może pójdę do góry? Zobaczę ten odłamek podłogi. Nie ma? Serio? To zejdziemy jeszcze w dół. Pójdźmy w dół. Na spokojnie, nic się nie dzieje. Widziałem tylko jakąś twarz w cieniu. Ale to nic, prawda? No oczywiście, że tak. Idziemy jeszcze bardziej w dół. Mam takie wrażenie, że te ściany są takie... A nie, to nie ściany. Mam wrażenie, że coś tu widziałem. Chodzi mi o to, że tutaj robi się coraz ciemniej. I boję się, że za chwilę dostanę jumpscare'a. Coś za mną idzie. Chwila. Jak tak będę się co jakiś czas obracał, to za mną będzie szło? Bo nie wiem. Kurde, nie mogę w to wejść. Może on mnie musi złapać, o co w tym chodzi. Albo ja mam tak schodzić właśnie, gdzie skończoność. Pójdę na górę. Okej. Nic tu nie ma. Więc chodzimy na dół. Jeszcze niżej. Ale jakby słyszę te dźwięki. Ja szczerze nie wiem, czy mam iść w górę, czy mam iść jednak w dół. Co mam robić, czy czego mam nie robić. Okej. Będę schodził w dół. Jak gra nakazuje. I dostałem dziwnego jumpscare'a, który nawet nie był straszny. Czy to jest znowu ta dziura? A może tym razem coś w niej będzie? Ej, to nie jest głupie. Okej. Halo? Chyba zostałem zaatakowany. Dawaj gościu, kamera ci się rozbiła. Chwila, czyli... Okej. Muszę schodzić jeszcze niżej w takim razie. Znowu słyszę jakieś nowe dźwięki, których wcześniej nie słyszałem. Gościu, wywalaj stąd. Ja mam takie wrażenie inne, że to jest takie jakieś brudne teraz. Wcześniej to tak nie wyglądało, na 100 milionów procent. On tam był. On mnie goni, chyba. Czy nie? Nie wiem. Uciekam stąd jak najszybciej. Co to jest? Nie wiem, schodzę w dół. Nie chcę już wejść na górę. Jakieś dziwne rzeczy zwisają z sufitu pomocy. Zamknęli mnie na klatce schodowej. Chwila, czemu on mnie... Mnie bije. Halo? Coś tu było. Aha. On mnie atakował przez chwilę. W końcu... Chwilę, ja mam schodzić cały czas w dół. I nie dać mu się złapać, czy... On ma mnie złapać. Na którym się tapie gry. I tu widziałem jakieś oko. Oh no, co tu się dzieje? Tu się dopiero nazywa klatka schodowa. Wyobraźcie sobie, po takiej chodzić w realu. Okej, idziemy jeszcze niżej.
Zobaczymy, co nas tu czeka. Co to było? A, dobra, nic. Nie wiem, czy to w prawym dolnym rogu to są minuty nagrania, ale jeżeli tak, to sporo czasu już jesteśmy na tej klatce i schodzimy. Halo? Teraz głośniejsze są te dźwięki. A może ja powinienem się wrócić? Coś? A może jednak nie? Czemu ja widzę jego twarz tutaj? Jakby... Chyba, że gdy wchodzę wyżej, to pojawia mi się jego twarz. Albo gdy on jest blisko. Albo... On mi za chwilę zajmie cały ekran. Mam takie dziwne wrażenie. Cześć! Wstawaj, gościu! Halo? Mogę wstać? On mnie uderzył czymś, czy co? Chwila, a ja spadam z tego? A, kamera mi wypadła. W nieskończoną klatkę. Nie wiem, co się stało z naszą postacią. Chwila, czy ta kamera leci do góry, bo nie rozumiem. Czy w dół? Czy ona zaraz rozwali się o sufit? Czy tam podłogę? W którą stronę ona leci? Słaby sygnał. O kurde, ona się za chwilę wyłączy chyba. I taki będzie ending. No, straciliśmy sygnał. I co dalej? SCP-187. Thank you for playing, dobra widzowie. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że... O! Czy to mi się... W małym okienku mi się to otworzyło, dobra. Widzowie, dziękuję wam za oglądanie, zostawcie suba oraz łapkę w górę. I widzimy się następnym razem, do zobaczenia i cześć.